Marcin Jakimowicz, zapraszam na Czas Apokalipsy. I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą. I ukazał mi miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga. A źródło jego światła, podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Ja co chwila otrzymuję zapytania, czy już kupiłem świecę na 3 dni ciemności. To jest rzecz, która bardzo interesuje katolików nad Wisłą. Te 3 dni ciemności, to znaczy, że będą 3 dni, kiedy tylko ci, którzy będą mieli poświęcone świece, przetrwają, a reszta po prostu jakoś tak jest na straconej pozycji. I te słowa miał podobno napisać ojciec Pio w jednym ze swoich listów. Po pierwsze, nigdy tych słów nie powiedział. Odsyłam czy do nagrań, czy do publikacji ojca Wita Chlądowskiego, franciszkanina, który zadał sobie trud i przejrzał całą korespondencję i całe pisma ojca Pio. Nigdy nie pisał o żadnych dniach, 3 dniach ciemności, bo one są zawsze łączone z apokalipsą właśnie, że słowo apokalipsa, jak wpiszecie w internet, to od razu wyskakują 3 dni ciemności, nawet są świece, które można kupić na Allegro. Nie będę zdradzał ceny, żeby nie lokować produktu. Nie ma 3 dni ciemności. Ojciec Pio nigdy tego nie powiedział. Dlaczego strasznie mnie denerwują takie narracje? Bo zobaczcie, jaki miałby być ten Pan Bóg, skoro miałby ocalić tylko tych, którzy mają poświęcone świece w domach. Czyli jest taka sytuacja, że ja siedzę, łajdaczę się, zdradzam żonę, biję dzieci, ale jestem katolikiem, kupiłem świecę i jest poświęcona, a obok mnie mieszka Matka Teresa z Kalkuty, która nigdy nie słyszała o tym, że musi kupić świecę. I co, nagle przychodzą 3 dni ciemności i ja ocaleję, bo mam jakiś kawałek wosku w domu, a ona pójdzie na zatracenie tylko dlatego, że nie usłyszała tej narracji, a miliony prawosławnych, którzy wcale nie muszą znać ojca Pio, bo to nie jest przecież ich święty, a ludzie, którzy mieszkają, nie wiem, w Pradze, w Ostrawie, i to nie jest ich wina, że nie słyszeli nigdy dobrej nowiny. Strasznie mnie denerwują te takie narracje katolickie oparte na lęku, bo my z apokalipsą, zamiast łączyć zwycięstwo Jezusa, to mówimy o ciemnościach. A apokalipsa jest o świetle. Bo tron Boga błyszczy, tam złoto leje się strumieniami, jest mnóstwo ognia. To jest oblubienica. Nie, to nie jest wiedźma, która straszy. Nie róbmy ze słowa apokalipsa straszaka. To jest naprawdę, tak jak mówiliśmy w pierwszych odcinkach, pełen tęsknoty krzyk: przyjdź, przyjdź, przyjdź. Oblubienica i Duch wołają: przyjdź. I my też wołamy w czasie tego Adwentu tutaj z wszystkimi ludźmi, którzy to oglądają: przyjdź, przyjdź, Panie Jezu, Maranata.